Nazywam się Artur Mazurkiewicz, przyjechałem tutaj ze Szczecina i chcę Ci powiedzieć o tym, w jaki sposób spotkałem Jezusa. Wcześniej byłem bardzo zagubionym człowiekiem, byłem człowiekiem bardzo zadufanym w sobie, byłem egoistą, byłem hipokrytą, który niszczył siebie i innych ludzi naokoło. Niszczyłem relacje w mojej rodzinie, niszczyłem relacje z moimi znajomymi. Moje życie było w ruinie, byłem uzależniony od wielu rzeczy, od marihuany i innych ciężkich narkotyków, od alkoholu, tytoniu. I pewnego dnia, siedząc w moim pokoju, kiedy siedziałem w moim pokoju, zawałem: Boże, jeżeli Ty jesteś prawdziwy, jeżeli jesteś realny, to przyjdź i uwolnij mnie, bo ja dłużej nie potrafię tak żyć, ja nie potrafię tak funkcjonować. I poszedłem spać, a kiedy wstałem następnego dnia, byłem zupełnie wolnym człowiekiem, bo żywy Bóg przyszedł do mojego życia i mnie uwolnił. Żywy Bóg dał mi nowe życie. I chcę Ci powiedzieć, że nieważne w jakiej jesteś sytuacji, co Cię spotkało w życiu, jak wyglądają okoliczności, to ten żywy Bóg jest większy niż każde okoliczności, niż każdy problem, a problemem człowieka jest grzech. Rozwiązanie na ten problem jest Chrystus. Chcę Ci powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus 2000 lat temu przyszedł na ziemię, aby umrzeć i zmartwychwstać w ciele, abyś Ty mógł być wolny, abyś Ty mógł być pojednany z Bogiem, aby Twoja relacja z Bogiem w ogóle mogła zaistnieć, dlatego że to, co oddziela człowieka od Boga, się nazywa grzechem. I Jezus na krzyżu zgładził ten grzech, ale to, co On zrobił, trzeba przyjąć, bo to jest dar i możesz to przyjąć, jeżeli w sercu swoim uwierzysz i wyznasz ustami, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz. Dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem, stoję tutaj i wiem, że żywy Bóg mieszka we mnie. On odmienił moje życie i może to samo wydarzyć się w Twoim życiu. Amen.